Cześć, tutaj Ola i witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na vloga. Będzie to vlog, w którym będę czytała swoją pierwszą książkę w języku angielskim. Ja już jestem po lekturze, właśnie nagrałam zakończenie, jak to zwykle bywa, ale nie zdradzam nic więcej. Będzie tutaj mowa o książce Radio Silence, a także o kilku audiobookach, ale to na tej książce się w głównej mierze będę skupiała. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam Was już do treści. Cześć! Przychodzę do Was z pierwszym update'em czytelniczym w vlogu, który w ogóle nie wiem, kiedy powstaje, ani w ogóle jakby o co w nim chodzi, bo po prostu mam dobrą energię i nagrałam przed chwilą film z książkami najlepszymi z tego roku i w ogóle będzie teraz w tym ostatnim czasie, jak widzieliście, mało vlogów na kanale, więc stwierdziłam, że nagram dla Was update czytelniczy i wstawię tutaj jakiegoś filmu, więc po prostu nagrywam film jakiś, po prostu, najzwyczajniej w świecie. W każdym razie chciałam Wam się z Wami podzielić książkami, jakie teraz czytam. Mianowicie jest to William Shakespeare, a dokładnie Hamlet, bo tak jak powiedziałam w którymś filmie, w chyba The End of the Year Book, tak, z jaką książką chcę zacząć 2024 rok i powiedziałam, że ma być to Hamlet i realizuje się w tym, czytam Hamleta, jest w ogóle bardzo fajny i naprawdę mnie wciągnęło. Hamlet jest takim w ogóle kurde fajnym facetem, w sensie jakby on jest taki okropny i on jest tym wszystkim taki fajny, jakby co za facet. W ogóle wszyscy tam są okropni. Serio. Dramat. W ogóle wyłączyła mi się lampa. I'm so sorry, już ją włączam. Także włączyłam lampę, ale o Hamlecie Wam nie będę jakoś dużo mówić, bo nie wiem, nie chcę. W sensie jest spoko i mówię, ci ludzie są tam okropni i jak coś, jak ktoś się zastanawiał, bo my się z moją przyjaciółką Mają zastanawiałyśmy, czy to w Hamlecie jest to słynne być albo nie być, to tak, to jest w tej książce. I dalej, chciałabym po prostu się pochwalić, że czytam Radio Silence, który jest po angielsku. Jest to moja najpierwsza książka, którą czytam właśnie po angielsku. I zaczęłam ją czytać wczoraj wieczorem, w sensie w ogóle w Sylwestra, jakby o 24. Ja w ogóle nawet nie wyszłam na dwór, jakby mnie irytowały te wszystkie strzały i tak dalej i ja po prostu siedziałam pod kołdrą i czytam książkę That's My Vibe Sylwester, jakby That's My Vibe. Także tak w ogóle jak spędzałam Sylwestra, jakby ktoś się pytał, czytałam Hamleta Sylwestra, mając 18 lat. Ale czytałam Radio Silence i serio, pierwsza rzecz, rozumiem, śmieszą mnie żarty, jakieś są i serio rozumiem i jestem wciągnięta i chciałam czytać jeszcze dalej i wiecie, jakby dla mnie to już jest pierwsza rzecz spoko, że jestem zaangażowana i że mi się podoba, chcę czytać dalej i że to jest po angielsku, to znaczy, że rozumiem i że się nie męczę, więc wow, bardziej mi się jak na razie podoba. Mam tutaj historię dziewczyny, która jest w ostatniej chyba klasie liceum, jest przewodniczącą szkoły, jest w ogóle bardzo, bardzo dobrze się uczy, wszyscy mają takiego nerda i ona ma poukładany cały plan na swoje życie, to gdzie chce iść na studia, że wiecie, ma sama w ogóle najlepsze oceny, idzie na Cambridge chyba, więc jest taka po prostu top, wszyscy mają ją za wybitną po prostu, wiecie, uczennicę i wiadomo, jak już jej przyszłość się potoczy. No i ona nagle w tym wszystkim dostaje propozycję tego, aby robić okładkę, czy tam, nie wiem właśnie, co ona ma tam, do każdego odcinka ma robić jakby rysunek, pewnie okładkę, do pewnego podcastu, który ona bardzo lubi słuchać, o którego jest wielką fanką, ponieważ ona robi właśnie fanarty z tego na Tumblrze, wstawia i ją właśnie znaleźli i żeby właśnie zapytali się, czy ona by chciała do nich tam robić te fanarty. No i
Ona oczywiście była tym bardzo podekscytowana, ale z drugiej strony mieliśmy takie bije się z myślami, no bo jej całe życie jest już ułożone, no nie ma to czasu, jest ostatnia klasa, musi się uczyć, więc jest to taka dziewczyna, która stawia szkoły bardzo na pierwszym miejscu, pomimo tego, że już mamy na początku takie fragmenty, że ona do końca tego nie chce, że ona nie jest za bardzo szczęśliwa z tego, jak życie wygląda, ale już to wszystko jest poukładane, więc nie chcę tego burzyć i tak, więc bardziej mi to przypomina mnie, pomimo tego, że ja nie wiem, na jakich tej studia, ale też mam takie, że no mi bardzo na tej szkole zależy i że dla mnie to jest takim, no bardziej po prostu to nie mogę utożsamić, bo też ona dużo wspomina z takiego nerda i ona jest z nim, ma tam niby jakieś koleżanki, w sensie nie to, że ja teraz mam jakieś złe relacje, ale ma ona właśnie, ma taką scenę na początku, to jest samym, kiedy ona jest na jakiejś tam imprezie i musi zachowywać się w jakiś konkretny sposób, chociaż sama do końca nie chce, jakby nie bawią jej tam jakieś te żarty i w ogóle no tak przejmuje się tym, że wszyscy pewnie na nią patrzą i że ogólnie tak nie za bardzo się tam dobrze czuje i chciałabym już jechać do domu, zadzwonić po mamę, żeby mama po nią przyjechała, a jest tam, no bo żeby nie było, że jest tylko takim nerdem i że czuje się, że marnuje czas na tej imprezie, więc just like me, ja cały czas czuję, że marnuję czas, ale nieważne, nie o mnie, więc bardzo mogę się tutaj utożsamić, bardzo mnie ta historia zaangażowała już od pierwszych stron, bardzo jestem ciekawa, jak coś dalej potoczy, czy ta dziewczyna, coś ona zdecyduje, na pewno będzie robić tą układkę, no bo pewnie o tym będzie jakaś ta książka, ale zaczyna się też jej pewna relacja z pewnym chłopakiem, którego ona wcześniej nie znała, a nagle się okazuje, że możliwe, że to ten chłopak nagrywa ten podcast, bo jest to jeszcze ważne, nie wiadomo, kto ten podcast nagrywa. On jest takie trochę creepy w ogóle. Także tak, cieszę się bardzo, bo mówię, jestem wciągnięta, książka po angielsku, także realizuję, nie dość, że czytam Hamleta jako moją pierwszą książkę, to je czytam po angielsku, także mam nadzieję w ogóle, że dalej będę czytała. Jeśli chodzi o moje tempo, to no wiadomo, że jest troszeczkę wolniejsze niż normalny, niż książka po polsku, no bo to moja pierwsza książka po angielsku, ale mam nadzieję, że z czasem będzie coraz lepiej i jak na razie jest dobrze. Także mam nadzieję, że będzie tylko lepiej i będę o tym Was edytować. Serio, jakby to jest naprawdę śmieszne i jak ktoś się weźmie z takim jakby trochę przymrużeniem oka albo takim po prostu bardziej przełożeniem na nasze czasy, to ten Hamlet jest serio śmieszny i taki savage. Serio, widziałam taką opinię właśnie na Goodreads i z książkowej baby, że Hamlet jest strasznie savage i bardzo się z tym zgadzam. Na przykład mówię teraz do swojej matki, jesteś królową, żoną twojego szwagra, a przy tym żal się Boże moją matką. Jakby on jest taki okrutny do nich wszystkich, w sensie oni są wszyscy tutaj okropni, ale on jest taki złośliwiec. Naprawdę, to się wręcz śmiesznie czyta i naprawdę jakby serio Shakespeare spoko jest. Na tej samej stronie właśnie ktoś umarł. Ja uwielbiam to w tych dramatach, zawsze to tak jest napisane. Że ktoś coś krzyczy? Ratunku! Przepraszam, źle. Zabity jestem. Pada i umiera. Uwielbiam to w tych tematach. Naprawdę pada i umiera. I can't. Hej, przychodzę z takim mega szybkim update'em, a nawet nie wiem, czy mogę to nazwać update'em, bo po prostu chciałam powiedzieć o sytuacji, która miała miejsce wczoraj, dzisiaj, bo po prostu miała miejsce w nocy. Mianowicie nie mogłam w ogóle zasnąć, przez ponad godzinę w ogóle nie czułam się zmęczona i wiecie, położyłam się spać normalnie tam w takiej godzinie jak zawsze, żeby dzisiaj móc normalnie wstać o 7.30, aby zacząć się normalnie uczyć i tak dalej, bo mamy 2 stycznia, więc chciałam wrócić po prostu do mojej rutyny naukowej. W każdym razie nie mogłam w ogóle zasnąć i przez godzinę leżałam w tym łóżku, się tylko denerwowałam i stwierdziłam, że trudno. Ja biorę książkę i zaczynam czytać, bo nie chcę marnować tego czasu. I tak to przynajmniej może się jakby, wiecie, uśpię. I sięgnęłam po Alice Osman, po Radio Silence, bo czytam tą książkę, tak jak wam mówiłam. I naprawdę jestem w takim szoku, że w ogóle bardzo mi się podoba, naprawdę giga mocno, ale to wam powiem w jakimś innym update'cie, bo teraz chciałam tylko tak na szybko się odezwać, bo idę ćwiczyć, jestem ubrana w strój sportowy. Ale naprawdę czytałam ją przez godzinę w nocy i byłam tak mocno wciągnięta i jestem, po prostu chciałam powiedzieć, że strasznie się cieszę,
że okazało się, że rozumiem i że naprawdę no, praktycznie wszystko rozumiem i bardzo się po prostu z tego powodu cieszę i że no, w nocy nawet miałam ochotę czytać coś w innym języku, żeby też swój mózg jakby, wiecie, no, pobudzać, no bo to nie, to muszę się troszeczkę, wiadomo, może bardziej wgryźć i tak dalej, ale z drugiej strony dzięki temu jestem w 100% tak skupiona na książce, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, to jest bardzo duży plus, więc tak, chciałam powiedzieć, że czytam Radio Silence, bardzo mi się podoba, a Hamlet to w ogóle, Hamlet jest taki savage, naprawdę on jest taki savage, I can't, on mówi na jednej stronie, wyzywał swoją matkę, a na drugiej, a jakby na tej samej stronie, na dole strony zabił kogoś przez przypadek. A w ogóle potem bardzo mi się podobała scena z tym, że jak on kogoś zabił, nie będę zdradzać kogo, żeby nie było. Ale ktoś tam się go pyta, gdzie ten ktoś jest, gdzie on go tam pochował, czy coś tam. On powiedział, że jest ten ktoś, kogo zabił na kolacji, bo go robaki jedzą. No to było takie świetne, naprawdę. Uwielbiam Hamleta. Serio, uwielbiam tą książkę. Chyba będzie moja jedna z ulubionych lekturek, nie ulubiona. Hej, a więc przychodzę z kolejnym update'em czytelniczym, ponieważ co prawda może nie posunęłam się aż tak bardzo dużo, ale po prostu to, że ja o tej książce cały czas myślę, to jest naprawdę wow. Jakby z jednej strony wydaje mi się, że może to być związane z tym, że po prostu jestem strasznie zajarana tym, że czytam po angielsku i że rozumiem i że to samo, sam aspekt tego, że to jest po angielsku mnie kręci. Ale sama historia też jest niezwykle, niezwykle intrygująca i bardzo podoba mi się to, bardzo jakby chcę podążać dalej za główną bohaterką, bo niezwykle mnie naprawdę ciekawi. Powiedziałam Wam już o tym, że oni razem właśnie ten podcast będą gdzieś tam robić i ze sobą współpracować, ale strasznie podoba mi się ta ich relacja. Naprawdę to, że oni wreszcie jakoś tak mogą się otworzyć na drugą osobę, co wcześniej było dla nich nieznajome. Też ja, tak jak mówiłam Wam wcześniej, to, że się z tą bohaterką mogę utożsamić, jest dla mnie no, też bardzo dużym plusem. Ale pojawiło się tutaj, to co też dlatego chciałam powiedzieć, że pojawiły się tutaj taki ciekawy zabieg, ponieważ nasza główna bohaterka, kiedy opowiada nam gdzieś o tym, bo ona mówi do nas, mamy tutaj narrację właśnie z jej perspektywy, ale jak się jakby to jest narracja z przeszłości. Ona nam opowiada o tych wydarzeniach, które miały miejsce i na końcach niektórych rozdziałów mamy takie wtrącenia, że teraz bym mu już tego nie powiedziała, wiedząc to, co wiem teraz, po tym, co się wydarzyło, czy coś takiego, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. Naprawdę przez to napędza do czytania i chcemy poznawać, ta książka jest przez to nieodkładalna, bo jeśli rozdział kończy nam się w taki właśnie sposób, no to my chcemy podążać coraz, coraz dalej. Kurde, to co tam się wydarzyło? Co on teraz wie? Co tam wiecie? O co chodziło? Więc to mi się tutaj naprawdę bardzo, bardzo, bardzo podoba. No i co? Również wczoraj siedziałam dłużej niż normalnie gdzieś tam siedzę i czytałam, bo mimo tego, że miałam wczoraj tylko wieczorem skończyć Hamleta, to chciałam tą książkę też po nią właśnie sięgnąć. A jeśli chodzi o Hamleta, już go schowałam sobie, ale to mi się tak podobało, serio, naprawdę. To jest chyba, no nie wiem, czy najlepsza moja lektura szkolna, ale wydaje mi się, że tak, po prostu naprawdę się do niej bawiłam. I jakby śmieszyło mnie to zachowanie tych bohaterów, oczywiście ono było tragiczne, ale serio, było tam bardzo dużo humoru, który bardzo, bardzo mnie bawił. Więc giga, giga cool i zachęciło mnie to gdzieś do sięgnięcia może po inne lektury, jakby inne dramaty od Szekspira i serio, w sumie chciałabym sobie tę książkę kupić, bo one też są tak bardzo ładnie wydane przez wydawnictwo Bukowy Las, także polecam Wam Hamleta, a jeśli chodzi zaś o to, co czytam, co słucham. A w ogóle teraz mi wpadło powiedzieć jeszcze, jeśli chodzi o tą książkę, o Alice Osman, to mamy też tutaj taki wątek związany z, który też jest bardzo tajemniczy i wydaje mi się, że to może się jakoś właśnie połączyć z tym, co ona wie teraz. Ja tego nie wiem nadal, więc nie wiem, czy to są tylko może moje jakieś przypuszczenia, ale mamy też tutaj wspomniane o tym, że ona kiedyś przyjaźniła się z siostrą, chyba bliźniaczką tego chłopaka, i teraz w ogóle
jakby jak ona przychodzi do niego do domu, to jej nigdy tam nie ma. I wiem, że ten kontakt się jakoś urwał. Też jak to słyszałam, Alice Osman często jest i chyba zawsze mamy reprezentację osób nieheteroseksualnych i taką jest właśnie nasza główna bohaterka, wiemy, w sensie, na tym skończmy, bo nie chcę zapędzać się, żeby nie zdradzić wam za dużo w sumie, ale nie wiemy, dlaczego ta relacja z tą jej kiedyś przyjaciółką się skończyła, ona była nią bardzo zafascynowana, ale jakimś splotem wypadków się ona skończyła, no mówię, to była siostra tego chłopaka, z którym ona teraz się koleguje. No i tak. Natomiast jeśli chodzi o to, czego słucham, to jestem już w sumie ponad połową, bardziej się zbliżam w sumie do końca z tego, co mi się wydaje. Słucham Żeńskiej końcówki języka, czyli książki o feminatywach, ogólnie o języku, który się zmienia i dostosowaniu go do jakby zmieniających się czasów, w których feminizm i ogólnie feminizm, ale i na przykład taka bardziej się kładzie nacisk na tą inkluzywność języka i bardzo mi się ona podoba. Na początku nie byłam przekonana, ale bardzo jest fajnie napisane, bardzo dużo się dowiedziałam i tak naprawdę wciąga, że chce się coraz tych nowych faktów poznawać. Wydaje mi się być to lekturą naprawdę obowiązkową, bym powiedziała, aby tak się po prostu gdzieś dokształcić i po prostu mieć taką wiedzę. Natomiast też fajne jest to, że ona jest napisana w taki trochę śmieszny sposób, z humorem po prostu, bym powiedziała to z jajem, wiecie. Także bardzo fajnie. I myślę, że jak ją jutro skończę, dzisiaj albo jutro chyba, to zacznę sobie Dumę i uprzedzenie, ale o tym pewnie będę mówić już w jakimś nowym filmie. Także dziękuję bardzo za wysłuchanie. Pewnie przyjdę do Was już z update'em końcowym, bo już tych update'ów kilka nagrałam, a nie chcę, żeby ten vlog się z samych update'ów składał, także prawdopodobnie tak będzie. Ale jeśli coś mnie jeszcze bardzo zaintryguje, żeby Wam chcieć powiedzieć przed zakończeniem, to w sumie w jakiejkolwiek książce, to się odezwę. Ja, która robi sobie herbatę raz na ruski rok. Cześć, a więc przychodzę do Was już z zakończeniem tego filmu, ponieważ udało mi się skończyć książkę Radio Silence od Alice Osman i naprawdę ta książka bardzo mi się spodobała. Zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie. Po pierwsze, oczywiście, tak jak już tutaj wielokrotnie podkreślałam w tym filmie, ja będę mieć do niej bardzo duży sentyment przez to, że była to moja pierwsza książka, jaką czytałam w języku angielskim, więc niebagatelnie no będę ją wspominać chociażby z tego względu i zostanie ona w mojej pamięci na pewno na bardzo, bardzo długo. Ale jeśli chodzi też o samą historię, to naprawdę, tak jak już mówiłam Wam w tych update'ach wcześniej, ja nie mogłam się od tej książki oderwać. Co prawda potem, gdzieś po tej połowie, już troszeczkę
ze mnie zeszło to ciśnienie i już aż tak bardzo może nie byłam kręcona, chociaż naprawdę mimo wszystko cały czas o niej myślałam, tylko może nie miałam tak, że już aż tak bardzo nie mogłam jej odłożyć, ale mimo wszystko ta książka porusza naprawdę niezwykle istotny temat, jakim jest właśnie pokazywanie nam jako młodym ludziom, że jest dużo więcej ścieżek niż tylko pójść na uniwersytet w naszym życiu, jakimi możemy podążać. I bardzo podobało mi się też przedstawienie tutaj reprezentacji osób, które wybrały właśnie tą inną ścieżkę i które spełniają się w swoim życiu i których życie tak naprawdę jest bardziej szczęśliwe niż tych osób, które z tego przymusu, bo tutaj ten przymus właśnie i taka blokada, taka presja społeczna, która każe nam tak naprawdę wybrać tą drogę kształcenia się dalej na właśnie wyższych studiach jako tą jedyną właściwą, która tylko i wyłącznie może zapewnić nam sukces, że tak naprawdę ten przymus sprawia, że ci ludzie często, chociaż są właśnie zaślepieni, bo nie wiemy, że nawet moglibyśmy chcieć czegoś więcej, ale że to nasze życie w ogóle nie jest szczęśliwe i w ogóle nie jest takie, jak niby miało być, takie szczęśliwy, jedyny szczęśliwy scenariusz na dobre życie. Naprawdę fantastyczna książka, bardzo istotny i bardzo dobrze przedstawiony problem. Też mówię, bardzo szybko się ją czyta. Ja strasznie się cieszę właśnie, że mi nawet po angielsku się ją tak szybko czytało, bo ona ma dużo też na przykład takiego światła na stronie, czy jest właśnie wiele nowych rozdziałów, ogólnie też te rozdziały są bardzo krótkie. Też co więcej, one też na końcu gdzieś tam mamy taki pokazany, jak taka sława może wpłynąć na człowieka, coś czego w ogóle nie chcieliśmy, coś czego się nie spodziewaliśmy, jak bardzo może być to dla nas krzywdzące i też ta rola przyjaźni, tego jak wiele ona może w naszym życiu zmienić i jak dużo potrafi na lepsze właśnie się odmienić, kiedy tą osobę taką bardzo wartościową dla nas, pełną zrozumienia po prostu znajdziemy i też to jak właśnie należy pięknie tę rolę przyjaciela spełniać. Bardzo mi się to podobało. I więc tak, to by było na tyle, jeśli chodzi właśnie o Radio Silence. Tak jak powiedziałam Wam, dla mnie ta książka znaczy też bardzo, bardzo wiele, bo ona pokazała mi, otworzyła mi, wiecie, tą ścieżkę na to, że mogę sięgać po lektury nie tylko w języku polskim i to, no wiecie, niezwykle poszerza, no bo nie muszę teraz już czekać, w sensie wiadomo, że to jest książka literatury młodzieżowej i ten język tutaj był naprawdę prosty. Też ja nie chciałabym tutaj się w jakiś sposób, nie wiem, chwalić czy coś, że o, jakich to ja nie mam umiejętności, bo nie, wiele też nie rozumiałam i to nie było tak, że ja każde słowo rozumiałam. Czasami sobie coś sprawdzałam, ale w większości, naprawdę w 90% przypadków wiedziałam, o co chodzi z kontekstu, więc naprawdę z tego względu bardzo mnie to po prostu cieszy, no bo wiecie, to mi otworzyło taką ścieżkę na to, że mogę sięgać właśnie po książki w tym języku i nie muszę czekać na tłumaczenia. No i tych książek od razu pojawiło się dużo, dużo, dużo więcej. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to zależy wszystko od książki, od języka i też od stopnia właśnie, nie wiem, trudności, ale z czasem wiem, że po prostu też na pewno wprawa czy dni mistrza, wiecie, od czegoś trzeba zacząć. Także jeśli chodzi też o audiobook, to w ogóle nie mówiłam Wam o tym, ale słuchałam Dumy i uprzedzenie, bo to sobie zapisałam również na mój TBR tego roku, ale pomimo dosyć takiego też zabawnego i fajnego w ogóle, jakby takiego nawet intrygującego początku, to po tym jak doszłam już do 30%, więc już no dosyć sporo przesłuchałam, w ogóle mnie to nie interesowało, zupełnie nie byłam zaangażowana i po prostu przerwałam, więc tak. I teraz słucham Happy Place od Emily Henry i naprawdę mi się podoba. Jest to niby taki romans, ale mimo wszystko ma też jakąś taką głębszą warstwę tego wszystkiego i takie faktycznie problemy przedstawione. I sam koncept na to Happy Place też mi się podoba, także całkiem fajnie. Zaczęłam też kolejną książkę, ale o niej chciałabym nagrać dla Was kolejnego vloga. Możliwe, że zaraz nagram sobie kolejny update, więc będzie możliwe, że z tego samego miejsca. A ja Wam z tego właśnie miejsca chciałabym Wam bardzo podziękować za oglądanie. Dajcie mi koniecznie znać, co Wy w ostatnim czasie przeczytaliście, co Wam się spodobało, czy też nie. Dawajcie znać w komentarzach i do zobaczenia już niebawem. Pa!